Do nagrania tego wideo zainspirował mnie wielki, przeogromny, przepotężny Mirek Burnejko. Mirka znacie jako mistrza wszechczasów w robieniu kursów online na przeróżne tematy. I Mirek dzisiaj zapostował takie zdanie, że jeżeli przestaniesz oglądać telewizję, konsumować internet i wpuszczać do swojej głowy wszystkie informacje, jakie teraz dzieją się na świecie, to zobaczysz w sumie, że świat się nie zmienił. I to było takie, kurde, ale zajebiście jest to nazwane. Mirek jest mega turbo zawodnikiem, więc jego myśli, w ten sposób realizowany, zmieniają i poruszają miliony. I dzięki temu powstaje również to wideo. Także Mirek, dzięki. Już tłumaczę, jak ja tą myśl rozumiem, bo on pięknie to skondensował. Bo gadałem z Kamilą ostatnio i mówimy, no dobra, ale coś tu jest dziwnego w tym wszystkim zamieszaniu. Nie chcę mówić o tej chorobie na K, żeby to wideo jakieś bana nie miało, że w sumie prowadzimy normalnie biznes, zarabiamy więcej niż wcześniej, to nie jest powód tej choroby, czy ta choroba nie wpływa na nasze przychody, tylko siedzimy na tyłku, nie wyłazimy, nie spotykamy się z ludźmi, mamy więcej czasu na pracę, robimy rzeczy bardziej efektywnie, nasz klient czy nasza publiczność jeszcze bardziej są nam przychylne, bo po prostu siedzą dłużej, częściej w internecie i jest mniej rozpraszaczy również dla nich. Zatrudniamy ludzi, ale nie zmieniło się w sumie nic, nie? Ale o co mi chodziło o tych poprzednich wideo, w których mówię, że nic nie będzie takie samo jak wcześniej? No dla wielu nie będzie, już nie jest. Słyszałem o milionach ludzi, którzy stracili pracę w Stanach, o jakimś kosmicznym bezrobociu w Polsce. A z drugiej strony mam problem, żeby znaleźć zajebistych ludzi do pracy, bo oni wierzą w to, że jest bezrobocie. Więc teraz pytanie, gdzie jest prawda? Co jest prawdą? Ja się trochę w tym gubię, ale znowu, ograniczenie sobie dostępu do informacji, takich jak wiadomości, niekonsumowanie treści internetowej powoduje, że w sumie normalnie prowadzisz biznes. Jeżeli musiałeś zamknąć jeden biznes, no to masz przestrzeń na otwarcie innego biznesu i w ogóle się nie przejmujesz, czy tarcza będzie taka, czy inna, czy w wersji 15, czy w wersji 2.0, bo biznes mógł ci upaść również poza epidemią, poza pandemią i tak się musisz przestawić. I takie założenie, że no dobra, no ale wydarzyło się, to się wydarzyło i tak muszę sobie poradzić. Zauważyłem też, że ludzie uważają tą chorobę na K jako takie usprawiedliwienie, że mogą upaść, albo usprawiedliwienie, że ich stanowisko w ogóle nie istnieje. No ale to przecież to nie jest moja wina, to jest kwestia tylko czegoś na K. Ale tak nie do końca jest, no bo wywaliłeś się, no dobra. Straciłeś pracę. To jest fakt, no dobra, ale co z tym zrobisz? Ktoś powie, no ale mój biznes nie jest tak możliwy do prowadzenia w internecie. No dobrze, no i co? No i tak musisz sobie z tym poradzić. Im szybciej pozbędziesz się tych złudzeń i przestaniesz czekać na pomoc rządu, telewizji, nie wiem kogo tam jeszcze, no to tym szybciej przejmiesz odpowiedzialność za swoje życie. I wiem, że dla wielu osób jest to mega, mega frustrujące, jak tak w ogóle można mówić. No ale tak jest, że i tak musisz sobie poradzić. Załóżmy, że strategię wyjścia z tego wszystkiego opierasz na tym, czy rząd ci pomoże, czy bank ci pomoże, czy klient ci pomoże. No a jak nie, no to znowu. I tak musisz sobie z tym poradzić. Wyłączenie sobie słuchania mediów i konsumowania social mediów, szczególnie w tematyce tej choroby na K, powoduje, że no, robisz swoją robotę. Spędzasz czas z rodziną. Nawet jakiś sport da się uprawiać na balkonie, czy na dachu, czy w jakimś fajnym ogrodzie, gdzie nie ma ludzi. Oczywiście w masterce, w rękawiczkach i całym kombinezonie, bo inaczej nie można. Nie? Można to życie normalnie prowadzić. I znowu, Osman, łatwo ci powiedzieć, ty masz internety. No dobra, ty nie masz. Okej. Więc to możesz łatwo zmienić. Oglądając materiały moje, Mirka, Rafała Mazura, milionów ludzi, którzy tworzą wartościowe treści. I dlaczego by z tego nie korzystać? No, dlaczego nie? Bo jest choroba na K na świecie? Czyli znowu jeszcze raz podsumuję. Wydarzyło się, co się wydarzyło, ale i tak musisz sobie z tym poradzić. Cytując wielkiego Rafała Mazura z bloga Zenia Skiniowca, Rafał mówi tak, że ludzie są w dupie. Tylko jedna grupa myśli, dlaczego się tam znalazłem, a druga grupa mówi, dobra, muszę szybko stąd wyjść. I wcale nie trzeba wiedzieć, dlaczego znaleźć się w dupie, aby z tej dupy wyjść. Ludzie teraz się zastanawiają, czemu to się nam przydarzyło. O Jezu, jak ten świat będzie wyglądał. Oh my god, oh my god. Zamiast wziąć się do tworzenia zasobów, narzędzi, projektów, partnerstw, kompetencji, używać tego czasu efektywnie do nauki,
żeby sobie z tym poradzić. Czyli ja w tym czasie świadomie zrezygnowałem z edukacji, czyli pozyskiwania nowych umiejętności, czy uczenia się przez czytanie, oglądanie, czy słuchanie, na rzecz dociśnięcia jeszcze mocniej tego, co u mnie działa. No bo wcześniej to robiłem. Czyli dużo czasu poświęciłem na naukę, edukację, zdobywanie nowych kompetencji, żeby mieć narzędzia, których mogę używać, żeby mój biznes się rozwijał. Żeby moja rodzina była bezpieczna. I znowu, kurde, wydarzyło się to, się wydarzyło i cytując Mirka, jeśli przestaniesz oglądać telewizję i czytać internet, to zobaczysz, że za wiele się nie zmieniło. Bo dalej mamy dach nad głową, jedzenie, internet. Jezu, dzięki za internet. Bo gdyby nie było, byłoby ciężej, ale też byśmy sobie musieli poradzić. I ludzie są takimi stworami, że nieważne co się dzieje, oni tak są radzą i tak sobie radzą. I masz mniejsze koszty, tym jest łatwiej. I masz większą elastyczność na przemieszczanie się, działanie w inny sposób, tym lepiej, nie? Ale i tak sobie musisz poradzić. Więc co gdyby na chwilę założyć, że tej pandemii nie ma i działać tak, jakby jej nie było. Nie chodzi mi o to, żeby chodzić na imprezy i robić jakieś grille dla znajomych. Nie, nie, nie. Ale siedząc w domu, używając sportu, internetu, relacji, które masz, rozwijać się i na tym wzrastać. Czy stawać się antyfragile, antykruchym, jak mówi Talib Nassim w swojej książce Antykruchość. Nie? Czyli co robić, aby można było wzrastać. Ale kurde, to jakieś jest takie za proste, nie, nie? Poczekajmy, może rząd coś wymyśli. No kurde, nic nie wymyśli. Tam tylko się kłócą, żrą i przepychają jakieś swoje gry. Ale ty i ja i tak musimy sobie poradzić. Więc może zróbmy taką umowę między nami, że żyjemy tak, jakby nic się nie wydarzyło, czyli jest bezpiecznie i rozwijamy swój biznes. Oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa i tych, które są rekomendowane czy narzucone przez prawo, bo tego trzeba słuchać, ale może nie jest tak, jak słyszymy, że jest. Nie chcę wchodzić w teorie spiskowe, bo to jest temat mega fascynujący, ale może nie jest tak źle. I teraz ktoś mi wyciągnie wideo, które mówię, że nigdy w życiu nie będzie tak, jak było. To prawda. Ale mówię, że ludzie stracili pracę. To prawda. No, ale mówię, że firmy bankrutują. To prawda. Ale to nie ma nic wspólnego z tobą. Albo nawet jeżeli ma dzisiaj, no to jest czas. I tak musisz sobie z tym poradzić. Mało tego. I tak sobie z tym poradzisz. Jak się za to weźmiesz? Nie chodzi o takie pozytywne myślenie. O Jezu, uda mi się. Może ci się nie udać. Wielu z was się nie uda. Może mi się nie udać. Ale i tak sobie z tym poradzimy. Z tym was zostawiam. Dzięki Mirek za to wartościowe skondensowanie tego, o czym myślałem już wcześniej.